Serce rośnie, widząc takie tłumy, takie godne uczczenie? Nie tylko serce rośnie, ale to w ogóle bardzo wzrusza. Cała nasza historia powstanie właśnie na tych wydarzeniach. Przyszła historia. Myśmy robili to, co do nas należało. Jako chłopaki, no ja byłem 12 lat, nie wiem, co ja mogłem tam dużo zrobić, ale robiłem, co mogłem. No ale starsi to robili więcej. No. Ale miał pan obraz takiej płonącej Warszawy przed zawsze przed zaśnięciem, ja, bo to łuny widać było ponoć. Nie, ale ja to widzę bez przerwy. Bo to te łuny i smród tych palących się części, nawet nie, i zwłok też, bo to też czuć. Że tego się nie zapomina. To są rzeczy, które się na stałe już chyba ma w sobie, w organizmie. Jest pan, sądzę, po mundurze i po opasce weteranem Powstania Warszawskiego. Tak się złożyło. Ktoś, kto przeżył na przykład w Warszawie okres okupacji, to szczególnie doświadczony jest, bo myśmy na co dzień, że tak spotykali się z prześladowaniem przez Niemców, więc czuliśmy się takimi niewolnikami, aczkolwiek w duszy wolnymi. Dlatego mogliśmy działać, bo niewolnik nie ma siły działania. No pierwsze, jak zobaczyłem pierwsze flagi, to myślałem, że mi serce. Wyskoczy, bo po prostu wiedziałem, że jestem człowiekiem wolnym. Dla młodego pokolenia to oczywiście jest abstrakcja. Czy powstańcy warszawscy są dla ciebie bohaterami, z którymi mógłbyś się identyfikować? Jasno, że tak, pewnie. Zrobili dla Polski bardzo dużo. No, w sumie są odzwierciedleniem Bóg, honor, ojczyzna. To dla ciebie, dla twoich znajomych, tacy bohaterowie, takie wydarzenie jest dla ciebie czymś ważnym, widzę, bo przyszedłeś i w koszulce, i z flagą. Tak, jest oczywiście czymś ważnym. Dla mnie to jest po prostu powód do naśladowania. Trzeba iść w ich kroki. Trzeba im za to dziękować. A jakbyś tak spojrzał po swoich znajomych, kolegach, to myślisz, że byliby w stanie właśnie stanąć do walki, gdyby przyszła taka, no nie chcemy tego, ale taka okoliczność? Nie, że myślę, że koledzy by nie stanęli. Dla nas bardzo ważne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy jako małżeństwo. W poprzednich latach byliśmy jako narzeczeństwo. Bardzo kochamy Polskę, jesteśmy dumni z tego, co zrobili powstańcy w 1944 i mam nadzieję, że będziemy przychodzili tu w kolejnych latach i również oddawali hołd, godny hołd tym ofiarom Powstania Warszawskiego, jak również tym, którzy przeżyli i żyją do tej pory i możemy być z nich dumni. Możemy się spodziewać, że kolejnym pokoleniom też przekażecie tą piękną tradycję i wiedzę? Tak się, w drodze, tak, więc tak myślę, się składa, że w brzuszku jest przyszły patriota i na pewno będziemy wspominali mu, że był tutaj jeszcze jak był w brzuchu mamy i w kolejnych latach będziemy starali się go tu przyprowadzić. Dla mamy to też bardzo ważne wydarzenie, móc być tutaj i widzieć jeszcze tych żyjących ostatnich powstańców, tych tysiące warszawiaków i może flag. Co roku niestety tych powstańców jest coraz mniej i niestety jest to bardzo dostrzegalne, ale będziemy na pewno kontynuować tę tradycję i będziemy tutaj co roku. Bardzo dziękuję. Tak, mamy babcię, która jest powstańcem, niestety nie mogła tutaj dzisiaj uczestniczyć ze względu na stan zdrowia, dlatego też chcemy ją godnie reprezentować. No jestem tutaj co roku wraz z małżonką, z całą rodziną. Już dzisiaj jest to trzypokoleniowa rodzina, więc jesteśmy tutaj i składamy hołd o godzinie 17 i zawsze tak mam nadzieję, że będzie, póki sił starczy. To jest bez wątpienia jedna z najważniejszych rocznic wybuch Powstania Warszawskiego, jakie możemy obchodzić. I nie tylko dlatego, że jeszcze żyją ostatni powstańcy warszawscy, którzy dają nam świadectwo o tamtych dniach, tygodniach i miesiącach, ale także dlatego jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski XX wieku, że daje nam bardzo twarde i cały czas aktualne przesłanie. A to przesłanie to te trzy piękne, niezastępowalne słowa. Bóg, honor, ojczyzna.